Cześć, witam Was w kolejnych Winnych Tipach. Dzisiaj odpowiadam na pytania z Instagrama i takie pytanie padło o kieliszki. Jakie kieliszki wybrać do wina? Ja o tym mówiłam co prawda jakoś na Instastory, ale widocznie może lepiej to po prostu nagrać na stałe na YouTube'a, żeby to było i nie znikało. Wystawiłam wszystkie kieliszki, jakie mam w domu i powiem Wam mniej więcej coś o nich i powiem Wam, który bym wybrała do picia. Jeżeli chodzi o na przykład prosecco, albo wina musujące, kawy, szampany, to proponuję Wam albo takie kieliszki, albo takie. Będą bardzo fajnie sprawdzały się właśnie do picia takich win musujących, ale też będą wina musujące świetne w zwykłym takim dużym kieliszku do picia. Także nie jest to żadne faux pas. Pić prosecco czy szampana nawet w takim kieliszku. Wręcz wolałabym pić w takim kieliszku niż w jakimś kanciastym. Ja na przykład nie mam kanciastych kieliszków. Bo ogólnie w takich kieliszkach szklanych z cienką ścianką, bardziej zaokrąglonych, po prostu wino smakuje lepiej, lepiej czuć wszystkie aromaty, wszystkie wrażenia docierają do nas lepiej. Jak wybierać kieliszek taki, żeby był dobry i żeby wino w nim najlepiej smakowało? Możemy tu zrobić taką małą selekcję. Te kieliszki byłyby takie w miarę najlepsze, a te są moim zdaniem umiarkowane, aczkolwiek nie najgorsze. Tu mamy kieliszek chyba z IKEA. Wydaje mi się, że to jest kieliszek z Auchan. I to też jest chyba kieliszek z Auchan. A to nie wiem, jaki to jest kieliszek. Teraz tak. Ja najbardziej lubię pić w takim kieliszku, ponieważ, tak jak powiedziałam, jest on duży, ma cienkie tutaj ścianki, długą nóżkę, jest wygodny i po prostu najlepiej w nim czuć wszystkie smaki, aromaty, wszystkie wrażenia. To jest kieliszek z takiego jakiegoś setu, który chyba był kupiony w TK Max, albo w Homely, albo w Duce, jakby w któryś z tych jakby marek. I to był taki set do Bordeaux, czterech kieliszków. Tutaj mam też taki klasyczny kieliszek do degustacji, dosyć mały, ale zobaczcie, że nadal są cienkie, fajne tutaj ścianki, to raczej bym proponowała w takich kieliszkach ewentualnie białe wino pić. Również ten kieliszek będzie bardzo fajny do białego wina. Też cienkie są tutaj ścianki, wygodny, fajny kieliszek. Dlaczego tych nie wybieram kieliszków? Dlatego, bo są dosyć toporne, nie są po prostu ładne. Natomiast również będą świetne do picia wina, także również takie kieliszki, naprawdę one są po groszowe sprawy, możecie kupić nawet Auchan. Bardziej wtedy polecam tego typu, właśnie jak z IKEA, niż taki. On tutaj jest dosyć mocno otwarty, także te aromaty mogą uciekać trochę za szybko. No i chyba powiedziałam wszystko. Nieważne jaki będziecie mieć kieliszek, najważniejsze w tym wszystkim jest to, by był zaokrąglony, dosyć duży, żeby te aromaty były dobrze wyczuwalne i dosyć wysoki też będzie fajny ten kieliszek. Także celujcie w te kieliszki do picia wina i myślę, że sprawią Wam dużą frajdę te wina, które będziecie pić. A nawet spróbujcie sobie porównać wino w kieliszku i wino w kubku. I zobaczycie, jak wielka różnica będzie przez Was zauważona. Także mam nadzieję, że ten winny tip się przydał. Dajcie znać, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania. I widzimy się w piątek w degustacji i za tydzień również środa. Winne tipy. Nie mam zielonego pojęcia, co w nich nagram.